Serdecznie witamy na kolejnej konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech. Ze mną dziś pan poseł Grzegorz Braun, prezes naszej partii, Włodzimierz Skalik, wiceprezes i sekretarz generalny Korony, Wojciech Siński, Komitet Polityczny Konfederacji Korony Polskiej oraz nasi dzisiejsi goście specjalni, pan Witold Listowski, prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich oraz Stowarzyszenia Kresowian, a także pan Janusz Krzywoszyński, prezes Stowarzyszenia Semper Fidelis RP. Szanowni Państwo, niewiele ponad miesiąc pozostało do tych z jednej strony jakże ważnych, z drugiej jakże bolesnych obchodów 80. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, który to dzień skupia w sobie jak w soczewce naszą pamięć o bestialsko pomordowanych Polakach przez Ukraińców na Kresach Wschodnich, tak, bestialsko pomordowanych Polakach przez Ukraińców na Kresach. W dzisiejszej dobie bezczelnych zakłamań i obelżywych przeinaczeń historii trzeba każdorazowo powtarzać, kto, kogo, kiedy, gdzie. Zwróćcie Państwo uwagę, że dziś nie dla wszystkich wydaje się takie oczywiste, że naziści to Niemcy. Upłynie jeszcze trochę czasu i nie będzie oczywistym, że banderowcy to Ukraińcy. Dlatego trzymajmy się prawdy. Rezygnacja z prawdy w imię rzekomych dobrych relacji jeszcze nikomu na dobre nie wyszła. Zawsze to będzie porażką, czy to porażką zdrowego rozsądku, czy zwykłą porażką dyplomatyczną. Dlatego trzymajmy się tego, co było, tego, co jest. Trzymajmy się wiernie prawdy, nie zabierając już Państwu czasu. Oddaję głos panu prezesowi Witoldowi Listowskiemu, który jest organizatorem centralnych obchodów ludobójstwa, 80. rocznicy ludobójstwa ukraińskiego na Polakach na Kresach. Pan Witold Listowski, zapraszam. Szanowni Państwo, w imieniu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich chciałbym wszystkich zaprosić na centralne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ukraińskiego. Szanowni Państwo, nasz związek organizuje 8 lipca tu w Warszawie, w Muzeum Niepodległości, konferencję historyczną na temat dokonanego przez Ukraińców ludobójstwa. Natomiast dnia 9 lipca organizujemy uroczystości centralne na Placu Marszałka Piłsudskiego, po których ruszy Marsz Pamięci ulicami Warszawy do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Tam zostanie odprawiona uroczysta msza święta przez biskupa Polowego. Po mszy na Placu Krasińskich odbędzie się koncert orkiestr Dętych. Szanowni Państwo, ta smutna rocznica, 80., musi nam mówić zawsze o tym, a przede wszystkim prawdę o tym, co wydarzyło się na Kresach. Nasz związek wydał specjalną książkę, tom 15, wydaliśmy już 16 tomów, ale w tym tomie 15 ukazaliśmy metody mordowania Polaków. Tych metod jest 368. Ja tutaj w tej książce podałem tylko 104 metody, ale one są tak drastyczne, że nie każdy może to oglądać. Szanowni Państwo, zwróciłem się do dowódcy garnizonu Warszawa o udział Wojska Polskiego na naszych centralnych uroczystościach lipcowych. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Zwróciłem się, żeby wojsko wystąpiło tak jak do tej pory. Cyklicznie organizowaliśmy te uroczystości. Kompanię honorową, orkiestrę wojskową i chodziło nam o to, żeby został odczytany apel pamięci i oddana salwa honorowa. Tym pomordowanym Polakom, dzieciom, starcom należy się to. Oni z góry na nas patrzą i mówią, kiedy zawsze pamiętajcie o nas. Ciągle przypominają nam te słowa, pamiętajcie. A my zawsze mówimy, jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Tutaj mam przy sobie, Szanowni Państwo, pismo do dowódcy garnizonu Warszawa, gdzie zwracam się o kompanię honorową. W miesiącu, na początku marca wysłałem to pismo, do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Następne pismo do premiera rządu,
zwróciliśmy się po to, żeby premier objął te uroczystości swoim patronatem. Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi. Proszę Państwa, tak wygląda plakat naszej uroczystości. Plakat mówiący o tym, że zapraszamy wszystkich Polaków, nie tylko z Warszawy, ale wszystkich Polaków na te uroczystości. Proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę. Sobota, godzina 11, konferencja historyczna, na której wystąpią znani polscy historycy, tak jak Lucyna Kulińska, profesor Czesław Partacz, profesor Andrzej Zapałowski, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Warto posłuchać, co mają o tym powiedzieć. My, kresowianie, poprzez nas Związek Patriotyczny, uważamy, że tego Polakom zapomnieć nie wolno. To była straszna rocznica, a w książce ukazaliśmy metody mordowania Polaków. Szanowni Państwo, wszyscy Polacy powinni wziąć w tym udział. Nie tylko u nas w Warszawie, ale w różnych miejscowościach odbędą się uroczystości związane z 80. rocznicą. Zapraszam wszystkich Polaków, żeby pamiętali, bo tego wymagają od nas ci zamordowani Polacy, którzy patrzą na nas z góry. Dziękuję. Pan Janusz Krzywoszyński, zapraszam. Szanowni Państwo, w tej chwili zaczęliśmy zbiórkę na pomnik poświęcony rzezi na Wołyniu. Jest robiona aktualnie ta zbiórka. Prosimy uprzejmie wszystkich Państwa o przesyłanie środków na wskazane na internecie od wczoraj, od kilku dni są umieszczane adresy. Prosimy uprzejmie, żebyście mogli cokolwiek wysłać, abyśmy my mogli tą pamięć podbudować tym pomnikiem, tak jak prezes przed chwileczką tutaj prosił Państwa, abyśmy nie zapomnieli o tych, którzy odeszli i odeszli w strasznych bólach. Bardzo wszystkich Państwa proszę, abyście przynajmniej symbolicznie uczestniczyli w tym, co jest aktualnie robione. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Pan Wojciech Siński, zapraszam. Szanowni Państwo, pomnik mistrza Pityńskiego, gdyby nie Polonia, nie powstałby. Pomnik mistrza Pityńskiego upamiętniający ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem na Polakach dokonanym na Kresach Wschodnich od 1939 roku do 1947 będzie postawiony w miejscowości Domostawa w gmina Jarocin dzięki zaangażowaniu wójta gminy. Czy to Państwu coś przypomina? No, miał powstać łuk triumfalny z okazji wielkiej wiktorii nad Armią Czerwoną w 20 roku. I gdzie jest ten łuk triumfalny? Państwo rządzące przez obecny układ totalnie zawiodło. Państwo się tym nie interesują. Tak jak na dzieci ludzie muszą zbierać nakrętki, żeby można było je wyleczyć z chorób rzadkich czy jakichś ciężkich, tak teraz Polacy sami muszą dbać o własną tożsamość. Rząd w Polsce, rząd warszawski nie dba o tożsamość, bo szanowni Państwo, Kresy dla Polaka to jest jak dusza. Jeśli my pogrzebiemy tą pamięć o Kresach, to tak jakbyśmy się pozbyli duszy. To jest nasza tożsamość. Nie możemy o tym zapomnieć, bo ofiary o pamięć wołają, nie o zemstę. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie może być tak, że człowiek cywilizowany stwierdzi, że dzisiaj nie jest czas na to, żeby walczyć o polskie interesy na Ukrainie. Teraz jest najlepszy czas o to, żeby realizować własne interesy. Polski rząd powinien realizować tylko i wyłącznie własne interesy polskie, państwowe, narodowe. A inne to tylko wtedy, jeśli zgadzają się z polskimi interesami. Także nasz polski interes narodowy to jest pamięć o pomordowanych, upamiętnienie, ekshumacja, upamiętnienie tych pomordowanych. Te obchody są organizowane społecznie. Państwo w tym w ogóle nie angażuje się. Praktycznie kładzie kłody pod nogi tutaj. Nie udostępnia wojsko, asysta wojskowa, orkiestra. To wszystko powinno być. Jest okrągła 80. rocznica.
Czy nie możemy czekać na to, aż rządzący przestaną rządzić? Wszyscy Polacy powinni się naprawdę zaangażować w ten projekt i spróbować pomóc tutaj tak, żeby upamiętnić godnie Polaków, którzy no bestialsko naprawdę zostali zamordowani i na dodatek tego no godnie nie zostali pochowani. Od czasów starożytnych to prawem czy obowiązkiem każdego człowieka jest pochować zmarłego, a my niestety nie możemy tego dokonać. Także jeszcze raz wzywam. Ofiary wołają o pamięć, nie o zemstę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo, to zdumiewające, w jakim osamotnieniu, bez wsparcia struktur państwa, te cykliczne wydarzenia są projektowane. To przecież, panie prezesie, tego typu program jest realizowany od wielu lat co roku. I nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że w tym roku, zwłaszcza w tym, te uroczystości powinny być w szczególnej oprawie, ze szczególną starannością. Drodzy państwo, skoro napotykamy na taką falę przemilczenia, na taką obojętność, to Polacy, polscy patrioci powinni swoją aktywnością przełamać tą obłudną, to obłudne milczenie. I jak można to uczynić? Włączając się w te uroczystości centralne 8 i 9 lipca, do czego gorąco zachęcamy, ale moi drodzy, tak jak pan prezes Witold Listowski powiedział, w wielu miejscach w Polsce odbędzie się szereg innych wydarzeń, do których należy się włączyć, ale oczywiście, jeżeli ktoś z państwa chciałby z własnej inicjatywy podjąć jakieś działania, można ich wykonać cały szereg. I na przykład ten oto tom poświęcony tym ofiarom można we współpracy z panem prezesem zwiększyć jego nakład. Pan prezes nieodpłatnie udostępni treść tej książki po to, żeby zwiększyć jej liczbę egzemplarzy, która mogłaby być rozdawana, przekazywana młodzieży w różnych środowiskach. Chociażby prezentacja mapy. Drodzy państwo, to jest mapa, na której są zaznaczone miejsca, w których dokonano mordu. Ludobójstwa. My mówimy o Krwawej Niedzieli, bo to jest jeden z bardziej krwawych, ale tylko epizodów. Cała ta akcja ludobójstwa trwała szereg lat. I w związku z tym nie możemy o tym milczeć. Dlatego gorąco zachęcam, można taką mapę również pobrać od pana prezesa plik i ją duplikować państwa nakładem, rozszerzać wiedzę o tym, o czym powinniśmy pamiętać. Z jednej strony pamiętając o ofiarach, do czego jesteśmy zobowiązani, ale drodzy państwo, ta pamięć ma przede wszystkim służyć dobrej przyszłości Polski i Polaków. Ponieważ jeżeli my zapomnimy o tych wydarzeniach, co jest najlepszą profilaktyką, by one, czyli pamiętanie o nich jest najlepszą profilaktyką, by się nigdy nie powtórzyły. A jeżeli będziemy zapominać, to nie zdziwmy się, że do podobnych zdarzeń może dojść w przyszłości. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja jeszcze dodam parę słów. Nasze władze na skwerze wołyńskim organizują takie uroczystości, ale tam na skwerze wołyńskim każą nam ważyć słowa. My słów ważyć nie będziemy. My będziemy zawsze mówić prawdę, prawdę i tylko prawdę. Dziękujemy. Pan poseł Grzegorz Braun. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję panu prezesowi Witoldowi Listowskiemu, bardzo dziękuję panu prezesowi Januszowi Krzywoszyńskiemu, Konfederacja Korony Polskiej. Dziękuję za zaszczyt, jakim jest zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym
obchodów tej 80. rocznicy. Przyjęliśmy to zaproszenie z radością i wzruszeniem jeszcze zimą. No i cóż, miejmy nadzieję, szanowni państwo, że na przekór tym przeciwnościom, z których najgorszą jest obojętność, przemilczenie i zaniechanie, na przekór tym przeciwnościom ta rocznica, która już za ledwie parę tygodni dokona pozytywnego przełomu w tej sprawie, w sprawie pamięci zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach w XX wieku. Mam nadzieję, że po tych obchodach nic nie będzie już takie samo. Mam nadzieję, że te fałszywe, bo niezgodne istotnie z polską racją stanu, wezwania do tego, żeby ważyć słowa, czyli w praktyce siedzieć cicho, że one nigdy już nie zostaną ponowione i mam nadzieję, że będziemy wracali do rozsądku, normalności, a normalność w ludzkim życiu to przecież po prostu również żałoba. Żałoba w ludzkim życiu jest aktem, okresem, bez którego nie sposób normalnie żyć. Otóż naród polski nie odbył tak naprawdę zbiorowej żałoby po ofiarach tych strasznych, nieludzkich, bestialskich mordów sprzed lat 80. No, jakaż straszna dysproporcja. Pamięć od choćby powstania warszawskiego i my przecież tę pamięć tutaj kultywujemy. Chwała bohaterom, hańba prowokatorom, tak jest. No ale jakaż dysproporcja. Jest muzeum, są tablice, są po prostu etaty państwowe, są budżety państwowe na rokroczne kultywowanie pamięci powstania warszawskiego. A tutaj mamy Społeczny Komitet Obchodów. W Domostawie, w gminie Jarocin mamy starania naprawdę wysiłkiem przekraczającym możliwości gminy, starania o to, żeby wreszcie wznieść pomnik dłuta świętej pamięci mistrza Pityńskiego, a państwo polskie uprawia politykę. Chciałoby się powiedzieć nad grobami, nad trumnami, ale przecież właśnie nie ma trumien, nie ma grobów. To jest sprawa do załatwienia ze strony polskiej. Jeśli zdarzy się jakiś moment otrzeźwienia i adekwatnej asertywności, no to zaraz potem mamy dymisję z rządu, prawda? Mamy dymisję rzecznika, który się nieopatrznie w tej sprawie wypowiedział. Więc, szanowni państwo, dość tego, czego nie załatwili do tej pory stojący na narodu czele, czego nie załatwiły kolejne rządy, kolejne parlamenty, to wysiłkiem stowarzyszeń takich jak te, na czele którego stoi pan prezes Witold Listowski. Tym wysiłkiem 80. rocznica ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, mam nadzieję, przejdzie do historii jako moment przełomowy i piękny, i jednocześnie niosący grozę wspomnień tamtych dni. Bardzo jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie i do zobaczenia na kolejnych konferencjach prasowych, bo będziemy, jak sądzę, sprawozdawać to, jak postępują przygotowania i z całą pewnością będziemy komunikować państwu już bezpośrednio przed tą rocznicą i być może po tych obchodach powiemy, jaki jest ostateczny bilans, kto odpowiedział na list, kto nie odpowiedział, czy była kampania honorowa, czy były delegacje oficjalne przedstawicieli organów władzy w Rzeczypospolitej. Zobaczymy. Bądźmy, szanowni państwo,
dobrej myśli na tyle, na ile pozwala na to odarcie już z ostatnich złudzeń co do tego, kto tutaj jest po stronie pamięci historycznej, pamięci narodowej, a kto radby to przysypać wszystko piaskiem niepamięci. Dziękujemy za uwagę. Pytania? Nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem. Ja jeszcze może zabiorę głos i również zaproszę do udziału w uroczystościach w Kędzierzynie Koźlu. 15 lipca w Kędzierzynie Koźlu odbędą się podobne uroczystości jak w Warszawie. Odbędzie się konferencja historyczna, Marsz Pamięci. Zapraszam serdecznie do Kędzierzyna 15 lipca tego roku. Jeszcze raz dziękujemy.